Panie Marszałku, Wysoka Izbo, nikogo nie trzeba przekonywać o ogromnej roli, jakie organizacje pozarządowe odgrywają w naszym życiu, w codziennym życiu, gdzie bardzo często tam, gdzie nie domaga państwo, to właśnie organizacje pożytku publicznego, czy w zakresie opieki nad dziećmi, nad osobami niepełnosprawnymi, w zakresie działań kultury, sportu i wielu jeszcze innych, wypełniają tą rolę, którą powinno spełniać państwo. Dlatego dobrze, że taka ustawa funkcjonuje. I co warto wspomnieć, że dobrze, że w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości ułatwiliśmy przekazywanie tego 1%, by nie było, trzeba było tak jak wcześniej wpisywać te wszelkie formularze, przekazywać tej kwoty, tylko dzisiaj jest prosty zapis, który powoduje, że te pieniądze są przekazane organizacji pożytku publicznego. Ale wiele z tych niedomagań tej ustawy jest nadal do dzisiaj. Dlatego chciałem zapytać, czy przedstawiciel ministerstwa widzi te problemy i czy ma jakieś pomysły na ich rozwiązania? Po pierwsze, to jest kwestia tego, że bardzo wiele organizacji pożytku publicznego, tych lokalnych, mniejszych, zaczynając tą działalność, ma chociażby kłopoty z kosztami utrzymania księgowości, z przygotowaniem bilansów. To wszystko jest bardzo kosztowne i bardzo dużą część tych pieniędzy po prostu pożera. Zwłaszcza, że wiemy, że tak naprawdę najczęściej kilka osób jest bardzo zaangażowanych w taką działalność i bardzo trudno tą całą buchalterię, nie tylko księgową, prowadzić. Inny kolejny problem zgłaszany to to, że bardzo często do tych organizacji pożytku publicznego bardzo późno docierają dane od darczyńców. Kiedy to jest ważne? Gdy dana organizacja zbiera na przykład pieniądze na pomoc dla kilku dzieci, to bardzo ważna jest informacja, do którego dziecka tę kwotę przypisać. I póki te informacje nie dotrą, ta organizacja tak naprawdę często przez rok nie może tych pieniędzy wydatkować. I na koniec tylko powiem, skoro my, politycy, mamy ten przywilej i korzystamy z tej możliwości, że w okresie kampanii wyborczych jest bezpłatny czas antenowy, z którego możemy korzystać, to być może warto by było się zastanowić, czy w tym okresie, gdy można przekazywać ten 1%, takiej możliwości nie dać również organizacjom pożytku publicznego i to nie tylko w mediach publicznych. Dziękuję.